Na naszym portalu jest wiele filmów, w których pokazuję różne techniki rozkładania trójmianów na czynniki. No i teraz w tym filmie chciałbym zrobić kilka przykładów po to, żeby nauczyć się rozpoznawać, kiedy którą technikę zastosować. No to powiedzmy, że zaczniemy od pierwszego przykładu. 6x kwadrat dodać 3x. Chcę rozłożyć taki trójmian kwadratowy na czynniki. No i... Jak zwykle zachęcam cię wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie to zrobić. I tak samo z następnymi przykładami. Za każdym razem gdy będzie nowy przykład, zachęcam cię do wciśnięcia pauzy i podjęcia samodzielnej próby. No tutaj ktoś by mógł się zdziwić, że mówię trójmian, bo są tylko dwa składniki. Właśnie nie ma tego trzeciego, tego stałego składnika, czyli tutaj sytuacja jest dużo prostsza, bo możemy x wyciągnąć przed nawias. No ale nie tylko x. Tutaj widzimy, że jest pewien wspólny czynnik dla obu tych składników i tym wspólnym czynnikiem jest nie tylko x, ale jest 3x. Mogę wyciągnąć 3x przed nawias i co mi zostanie? Z tego pierwszego zostanie mi 2 razy x, a z tego drugiego zostanie mi 1. Rzeczywiście łatwo sprawdzić, że jak wymnożę to wyrażenie, skorzystając z rozdzielności mnożenia względem dodawania, no to 3x razy 2x to będzie 3 razy 2 to jest 6, x razy x będzie x kwadrat, a 3x razy 1 to będzie 3x. No, już rozłożyłem ten trójmian na czynniki. Po prostu zauważając, że tutaj jest pewien wspólny czynnik, i korzystając z tego, że nie ma tego współczynnika wolnego. Dobrze, zróbmy kolejny przykład. Powiedzmy, że mam taki trójmian kwadratowy. 4x kwadrat, odjąć 4x, odjąć 48. I tutaj już rzeczywiście mam trzy składniki. No, jak zwykle, zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie rozwiązać. No, a tutaj ja bym zaczął znowu od tego, żeby Sprawdzić, czy może jest jakiś wspólny czynnik, który można wyciągnąć i uprościć sobie dalsze rozkładanie tego. No i tutaj jest wspólny czynnik. Tutaj widzimy, że wszystkie te składniki dzielą się przez 4, czyli mogę wyciągnąć czwórkę przed nawias, czyli mam 4 razy X kwadrat odjąć X odjąć 12. Możesz łatwo sprawdzić, że po wymnożeniu dostaniemy z powrotem ten trójmian wyjściowy. No i teraz Możemy zająć się już tylko tym trójmianem, który tutaj mam w nawiasie. I ten już będzie łatwiej rozkładać na czynniki niż ten wyjściowy, bo tutaj te współczynniki są 4 razy mniejsze. No to teraz tutaj mamy taką sytuację, że przy x kwadrat współczynnik jest równy 1. Podobnie przy, przy xie tutaj współczynnik jest równy minus 1. One nie są napisane, ale ja tutaj napisałem, żeby podkreślić, że one rzeczywiście są 1 i minus 1. No jak mamy współczynnik przy x kwadrat równy 1, no to znamy taką technikę, taką metodę, że musimy znaleźć dwie liczby takie, że ich suma będzie równa temu współczynnikowi przy x, dlatego tutaj dopisałem tą jedynkę, żeby widać było, że to jest minus 1, a ich iloczyn jest równy temu współczynnikowi wolnemu, czyli minus 12 w tym wypadku. Jak znajdę takie dwie liczby, no to będę mógł napisać rozkład tego trójmianu na Czynniki. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, to zachęcam Cię do obejrzenia filmu na ten temat, gdzie jest ta metoda dokładnie omówiona. Tutaj tylko ją zastosujemy. No dobrze, no to muszę teraz znaleźć takie dwa czynniki, żeby ich iloczyn był minus 12. No to jak ten iloczyn jest ujemny, to widzimy, że te czynniki muszą mieć przeciwne znaki. No jak można rozłożyć 12 na czynniki? No to będzie 1 i 12 na przykład. Jeden dodatni, jeden ujemny. No ale czy weźmiemy minus 1... Dodać 12 to nie, do, nie dostaniemy minus 1. Czy weźmiemy 1 odjąć 12 to też nie dostaniemy minus 1. Czyli to jest na pewno niedobry rozkład. 2 i 6. No, minus 2 dodać 6 to nie jest minus 1. 2 odjąć 6 to też nie jest minus 1. Jeszcze mamy taki rozkład na czynniki. 3, 4, tylko teraz który musi być ujemny. No, minus 3 dodać 4 to jest 1, ale 3 Dodać minus 4 to będzie minus 1, czyli to jest ten dobry rozkład, bo 3 razy minus 4 to jest 12, a 3 dodać minus 4 to jest minus 1. Czyli te dwie liczby spełniają oba te warunki, oba te równania, więc możemy napisać rozkład tego trójmianu na czynniki. Czyli czwórka była przed wszystkim, a teraz ten trójmian tutaj w nawiasie mogę rozłożyć na czynniki w ten sposób, że to będzie x. Tutaj mamy x, a tutaj będę miał dodać 3, a tutaj odjąć 4. No i można, korzystając z rozdzielności, mnożenia względem dodawania, wymnożyć. Zachęcam Cię do tego, żeby to wykonać. I sprawdzić, że rzeczywiście po wymnożeniu dostaniemy ten wyjściowy wielomian. No i zróbmy sobie jeszcze ostatni przykład. Powiedzmy, że mam taki trójmian. 30, nie, 3x kwadrat, dodać. 30, teraz 30x i dodać 75. No i znowu zachęcam Cię, spróbuj najpierw samodzielnie to zrobić. No a ja tutaj oczywiście zacznę od tego, żeby sprawdzić, czy nie mam jakiegoś wspólnego czynnika. No i tutaj zauważam, że jest wspólny czynnik. Ten wspólny czynnik to jest 3, i tutaj będę miał x kwadrat. To jak podzielę przez 3 to będę miał 10x, to jak podzielę przez 3 to będę miał 25. No i teraz będzie łatwiej rozkładać ten. Trójmian tutaj w nawiasie, bo są mniejsze te współczynniki. No to znowu mogę zastosować tę samą technikę co poprzednio, czyli czyli szukać takich liczb A i B, że A dodać B to będzie ten współczynnik przy X, czyli to ma być równe 10, a A razy B to ma być 25. No to teraz. Jak 25 rozłożyć na czynniki? Albo 1 razy 25, ale 1 plus 25 to nie jest 10, albo 5 razy 5. No a 5 razy 5 to jest 25, a 5 dodać 5 to jest 10, czyli to będzie dobrze. Widzimy, że rzeczywiście 5 dodać 5 to jest 10, a 5 razy 5 to jest 25. Czyli rzeczywiście dostajemy takie wartości jak trzeba, czyli mogę ten mój trójmian wyjściowy zapisać w postaci, że to jest 3, razy x dodać 5 no i tutaj mamy znowu x dodać 5 czyli mamy dwa takie same czynniki więc w tej sytuacji to jest po prostu 3 razy x dodać 5 do kwadratu czyli tutaj mamy taki trójmian, który jest kwadratem, kwadratem jednomianu no i tutaj oczywiście ktoś mógłby zauważyć od razu, że tak jest no bo tutaj jak mamy 25 to już jest sytuacja podejrzana Dlatego, że 25 to jest kwadrat piątki, więc możemy się zastanawiać, a może ten trójmian jest kwadratem dwumianu, właśnie. No to, żeby tak było, to współczynnik przy x, ten współczynnik, to musi być dwa razy ta liczba podniesiona do kwadratu tutaj. No i to się zgadza, bo tutaj mamy 5 podniesione do kwadratu, a tutaj mamy 10, czyli dwa razy 5. Więc mogliśmy tutaj od razu zauważyć, że to jest kwadrat takiego dwumianu i napisać od razu ten wynik. No, ale jak nie zauważyliśmy tego, to mogliśmy zastosować tę technikę i też dostaliśmy ten sam wynik.